tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Zwraca się Jezus nie tylko do uczniów, ale do nas wszystkich. Sprawując dziś Eucharystię, starajmy się poddać refleksji to wezwanie i zastanowić się, jak je możemy lepiej zrealizować w naszym życiu. Msza Święta sprawowana będzie w następujących intencjach: o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wyzwolenie z nałogi dla córki Kasi, o Boże błogosławieństwo i uzdrowienie z ciężkiej choroby za wstawiennictwem Maryi dla Kasi Kunowskiej, o szczęśliwą podróż do Polski dla Wandy i Edmunda oraz intencji świętej pamięci zmarłych Władysława Zatłukiewicza, Józefa Nowaka, Ireny i Alfreda Kurczaków, Józefy, Józefa Paprockich, Julii, Józefa Ksada oraz zmarłych z rodziny Kurczaków, Jaworowskich, Pietrzyków, Paprockich, Milewskich, Ostrowskich, Nowaków, Bułów, Łączów, Stanisława, Oliwiera, Anny i Franciszka, Pokaczajmo, Marianny i Jana Pomuszów. Pieśń numer 203. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. O, na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich działał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto Słowo Boże. Królestwo Twoje, Królestwem wszystkim.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jan ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo po pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się umiłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście umiłowani moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, zacznę dzisiaj od mojego umiłowanego kaznodziei ostatnio, od arcybiskupa Fultona Sheen, którego doczesne szczątki znajdują się w stanie Illinois w Peoli i jest on sługą Bożym, a był arcybiskupem w Nowym Jorku. I on był prekursorem ewangelizacji medialnej kilkadziesiąt lat temu. Tak jak siostra Angelika. I on powiedział, co zdarzyło mu się pewnego razu. Zdarzyło mi się to w drodze do mojego biura. Podszedł do mnie bezdomny i powiedział: czy dałbyś mi 31 dolarów na filiżankę kawy? Zaznaczam, było to kilkadziesiąt lat temu.
Dałem mu dolara, a potem nagle mnie oświeciło i zapytałem, dlaczego potrzebujesz 31 dolarów? Kawa i śniadanie kosztowałoby 1 dolara. Na co ci 30 dolarów więcej? A on bezdomny mu odpowiedział, czy chcesz, żebym tak ubrany wszedł do restauracji? Moi drodzy, a teraz moje doświadczenie z osobą bezdomną. Od czasu do czasu, lata temu, odprawiałem polską mszę w kościele Matki Bożej Anielskiej na Armitage, blisko Highway'a. Wracając jednego razu na plebanię i czekając na zmianę świateł na zjeździe Highway'u 55 i Pulaski, do mojego samochodu podeszła bezdomna kobieta. Byłem ubrany jak ksiądz, więc wiedziała, kim jestem. Zacząłem szukać gotówki w kieszeniach, ale tym razem żadnej nie znalazłem. I otwierając okno powiedziałem, przepraszam, ale nie mam dzisiaj gotówki. A kobieta odpowiedziała mi, Father, nie proszę Cię dzisiaj o pieniądze, proszę Cię o błogosławieństwo, bo dzisiaj są moje urodziny. Moi drodzy, prawdopodobnie wielu z nas, Was, odczuwa wewnętrzny niepokój, kiedy ma do czynienia z taką sytuacją, aby pomóc bezdomnemu osobie z ulicy. Pomóc czy też nie? I zawsze stoi pytanie przed nami, a jeśli te pieniądze, które damy, idą na alkohol, na narkotyki? Muszę Wam powiedzieć, że ja też zawsze mam takie wątpliwości, ale bardziej przemawia do mnie inny fakt. Co jeśli Bóg postawił tę osobę przede mną, żeby dać mi możliwość okazania miłości miłosiernej do tej właśnie osoby? Przecież wszyscy bezdomni równie są, jak my, dziećmi Bożymi. Przed chwilą słyszeliśmy słowa w Ewangelii świętego Jana, które powiedział Jezus. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tylko przez miłość możemy w pełni się realizować. To znaczy poprzez bezinteresowność, szczery dar siebie z naszego życia dla drugiej osoby. Chrystus, dając nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, wzywa nas do kochania wszystkich. Bo ja mogę kogoś nie lubić, ale kochać powinienem wszystkich. Warto zacząć to kochanie drugiej osoby za pomocą małych kroków, jeżeli mam problemy. Małych rzeczy, ale przede wszystkim poprzez zobaczenie w drugiej osobie Jezusa. Bez wzajemnej miłości, każdy z nas to przyzna, trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy, czy też w parafii.
Dlatego często szukamy miłości wokół nas jako zasady życia społecznego. Nie czekajmy, aż będzie za późno, aby wyrazić naszą miłość. Albowiem, jak pisał ksiądz Jan Twardowski, kochajmy ludzi, albowiem tak szybko odchodzą. Chrześcijanie, czyli my, muszą wiedzieć, że mają zmieniać swój mały świat. Najpierw od siebie, swoje serce, swoje ciało, po prostu się zmieniać na lepsze, chociażby to bardzo bolało. Następnie powinniśmy zmieniać nasze najbliższe otoczenie, ale z niezwykłym taktem i delikatnością, aby spowodować jak najmniej bólu. Podsumowując, posłuchajmy słów Gabriela Marqueza, laureata Nagrody Nobla, chorego na raka, który przed śmiercią napisał list do swoich przyjaciół. Oto on. Jutro nigdy nie jest gwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Dzisiaj może być ostatni raz, kiedy widzi swoich bliskich. Bądź ze swoimi bliskimi blisko siebie. Powiedz im do uszu, jak bardzo ich kochasz i potrzebujesz. Kochaj ich i traktuj dobrze. Spiesz się powiedzieć: przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję. Wszystkie te dobre, kochające słowa, które znasz. Pokaż swoim przyjaciołom i bliskim, jak ważni są dla ciebie. A święty Franciszek z Asyżu powiedział: miłość, to znaczy Bóg, nie jest kochana. Zatem kochajmy ludzi, szczególnie bliskich, najbliższych, albowiem tak szybko odchodzą. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, przed Jezusem, który przez Ojca został otoczony chwałą, zanieśmy nasze prośby.
Módlmy się za Kościół Święty, aby dawał niestrudzone świadectwo o miłości Boga do ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby stanowili sprawiedliwe prawo i je respektowali. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry i braci doświadczonych przez wojnę na Ukrainie, aby rychło nastał tam upragniony pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poświęcają się pracy katechetycznej, aby Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które przyjmują pierwszą komunię świętą, aby ich serca pozostały czyste i oddane Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci zmarłych, Władysława Zatłokiewicza, Józefa Nowaka, Irenę i Alfreda Buczaków, Józefę i Józefa Paprockich, Julię i Józefa Ksada oraz zmarłych z rodzin Buczaków, Jaworowskich, Pietrzyków, Paprockich, Milewskich, Ostrowskich, Nowaków, Gułów, Łączów, Stanisława Olichwiera, Anny i Franciszka Pokaczajło, Marianny i Jana Boguszów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wyzwolenie z nałogu dla córki Kasi. O Boże błogosławieństwo i uzdrowienie z ciężkiej choroby za wstawiennictwem Maryi dla Kazi Kunowskiej. O szczęśliwą podróż do Polski dla Wandy i Edmunda oraz intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Panu Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Do Ciebie, Boże, kierujemy nasze myśli, nasze prośby i prosimy, wysłuchaj je. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pieśń numer 397. Przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Z górę serca. Z
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Teraz ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Stanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pieśń numer 145. Thank you.
Za tydzień 22 maja po mszy świętej o godzinie 9 rano będziemy świętować z naszym proboszczem księdzem Piotrem dziesięciolecie jego święceń kapłańskich. Wszystkich, którzy biorą udział w loterii Queen of Hearts, zapraszamy w środę 18 maja wieczorem do baru Bacon Tap w The Place. Szczegóły na ulotkach do pobrania w przeciągu. Trwają zapisy na wakacyjny obóz biblijny dla dzieci w wieku od przedszkola do 5 klasy w terminie od 13 do 17 czerwca w godzinach od 9 do 12. Koszt $40 od dziecka. Do tej akcji potrzebujemy wolontariuszy, osoby dorosłe i młodzież, która ma możliwość zrobienia serwis AWES. Więcej informacji znajdziecie w przedsionku kościoła i biuletynie. Trwają zapisy online dzieci na religię na rok szkolny 2022-2023. Zajęcia będą odbywały się we środy i w niedzielę w naszej szkole. Prosimy o pobieranie dziecięcych butelek w przedsionku, aby wspomóc ośrodki wsparcia dla kobiet. Ja mam dwa ogłoszenia, jedno do powiedzenia. Mianowicie ogłoszenie pierwsze: poszukiwany jest zegarmistrz, ale nie od zegarków chińskich jednorazowych, tylko zegarmistrz od dużego zegara, który naprawi pękniętą sprężynę. Jeżeli ktoś wie, słyszał, widział
proszę donieść księdzu proboszczowi. Szukany jest zegarmistrz. Druga sprawa, z tyłu jak wyjdziecie, jak żeście wchodzili, widzieliście na stołach ciasta, które zostały upieczone przez parafianki Bake Sales. I te ciasta są bardzo smaczne. Ja nie mogę ich kupić, ponieważ mam problemy z cukrem. Jestem tak słodkim księdzem, tak mam wysoki cukier, że nie mogę po prostu jeść ciasta. Ani w ogóle żadnych rzeczy przelewnych. Ale zachęcam Was. Cena jest bardzo, bardzo przystępna. Na pewno Panie włożyły dużo serca, aby upiec dobre ciacha. No i oczywiście wspieracie w ten sposób parafię. I trzecia sprawa to jest Queen of Hearts, czyli Królowa Serc. Ta loteria już jest kilka miesięcy w Waszej parafii. Na dzień dzisiejszy do wygrania jest 28 035 dolarów. Jak to działa? Mianowicie kupuje się losa, który kosztuje tylko 5 dolarów. Ja przed mszą kupiłem 2. Tydzień temu kupiłem 7 losów. I teraz, jeżeli ktoś na tym losie pisze się dane swoje, telefon i numer karty, którą zobaczycie po lewej stronie, jak będziecie wychodzić, są karty na board. I wygrywa ten, kto trafi kartę Królowa Serc. Czyli jak to będzie po naszemu? Dama, nie pik, dama... Kier. No właśnie, przecież każdy gra w tysiąca, prawda? Gracie w tysiąca? A kto gra w pokera? Hello? Nie bójcie się. No, chodzi o królową kier. Więc damy kier. I ta karta wygrywa całą pulę. Jeżeli ktoś trafi, teraz, ta cała pula jest dzielona na połowę. 50%, czyli na dzień dzisiejszy 14 000 16 dolarów idzie dla zwycięzcy, a połowa idzie na parafię. Jeżeli ktoś się spyta, czy to jest hazard, tak, jest to hazard. Tak jak w kasynie, tak jak loteria, którą kupujemy, zdrabka, tak jak bingo, jest to hazard. Ale z jedną dużą różnicą. Mianowicie w kasynie, jeżeli mamy szczęście, coś wygramy, a resztę płynie, a tutaj nawet jeżeli nie wygramy, to te pieniądze powodują, że ta stawka rośnie i połowa tej stawki zawsze idzie na parafię, czyli wspieramy parafię. Więc zachęcam, moi drodzy, bilet 1-5 dolarów, zaraz po mszy będzie można kupić. Słuchajcie, jeżeli ktoś wygra 14 tysięcy i 16 dolarów, no to co można za to kupić? Na pewno opłacić mortgage, prawda? Co jeszcze można? Samochód, albo dodać do samochodu, jeżeli w tych czasach uda Wam się kupić nowy. No można bardzo wiele rzeczy. Nawet wnuczkowi czy wnuczce na komunię jakiś prezent sprawić. Moi drodzy, zachęcam Was. Queen of Hearts. Co tydzień, teraz jest do wygrania 28 035 dolarów, czyli 14 tysięcy idzie od razu dla zwycięzcy. Zachęcam, bo w ten sposób też wspieracie parafię. I pamiętajcie, jeżeli znacie zegarmistrza, od stojących zegarów, od pękniętych spręży, proszę donieść, powiadomić księdza proboszcza albo przyjść do zakrystii. Kupujcie ciasta, bo też w ten sposób wspieracie parafię i one są bardzo dobre, ale ja skosztować nie mogę. Amen? Halo? Budzimy się. Proszę, wstajemy. I na koniec pamiętajcie to, co pisał ksiądz Jan Twardowski. Kochajmy ludzi, albowiem tak szybko odchodzą. Najgorzej, kiedy człowiek umiera i żyjący ma wyrzuty sumienia, że za życia nie czynił tyle dobra,
nie kochał, ile potrzeba było. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Alleluja.